Tydzień gospodarza Damian, gospodarz.pl 18 sierpnia 2016. Od 16 sierpnia Bank BGŻ BMP Paribas upraszcza proces wyceny wartości gruntów rolnych i zabezpieczenia hipotecznego kredytów. Zmiany wprowadzone są w związku z nowelizacją przepisów w zakresie obrotu ziemią rolną oraz ustanawiania hipotek na nieruchomościach rolnych. Dotyczyć będą zarówno zabezpieczenia na gruntach rolnych, jak i kredytów inwestycyjnych. Rolnicy mogą korzystać z szerokiej oferty kredytów banku BGŻ BMP Paribas dostępny jest kredyt obrotowy, inwestycyjny oraz AgroProgress. Od 12 września do 11 października 2016 będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi. To zupełnie nowy rodzaj wsparcia finansowanego w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo. Oznacza to, że rolnik, który przekaże gospodarstwo w 2016 roku, otrzyma płatność w wysokości 5-120% rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw ustalonej w roku przystąpienia do systemu dla małych gospodarstw. Nowe prawo wodne przewiduje opłaty za wodę, które będą dotyczyły wyłącznie jej gospodarczego wykorzystania. Wprowadzone opłaty za wodę będą dotyczyły wyłącznie jej gospodarczego wykorzystania, a więc użycia na potrzeby energetyki wodnej, wytwarzania energii cieplnej lub elektrycznej, nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych i gruntów leśnych oraz na potrzeby chowu lub hodowli ryb. Zauważał wiceminister środowiska Mariusz Gajda. Opłata będzie dotyczyć wyłącznie gospodarstw rolnych, które sztucznie pobierają wodę w ilościach przekraczających 5 m3 na dobę średniorocznie, a więc nie powinno objąć niewielkich gospodarstw rolnych, a tylko gospodarstwa wysokotowarowe. Opłata będzie wynosić 30 groszy za 1 m3 pobranej wody podziemnej i 15 groszy za 1 m3 pobranej wody powierzchniowej. Co ważne, nawadniane za pomocą urządzeń pompowych objęte zostanie opłatą w wysokości 15 groszy za 1 m3 pobieranej wody podziemnej. Minister Krzysztof Jurgiel spotkał się z przedstawicielami branży mięsnej. Rozmowy dotyczyły powołania międzyresortowego zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. Minister podkreślił, że za ostatnie przypadki ognisk odpowiedzialny jest człowiek i dlatego niezbędne jest bardzo ścisłe współdziałanie nie tylko służb weterynaryjnych, ale także służb podległych innym resortom. Chodzi przede wszystkim o policję, służby graniczne i myśliwych. Główny lekarz weterynarii Włodzimierz Skorupski apeluje do gospodarzy i rolników, aby przede wszystkim nie nabywać świń i prosią o niewiadomym pochodzeniu oraz statusie epizotycznym. W szczególności od pośredników handlarzy zwierzętami gospodarskimi. Jednocześnie zwraca uwagę na przestrzeganie zasad bioasekuracji zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra rolnictwa z dnia 6 maja 2015 roku. Przed ostatni weekend sierpnia, 2021 sierpnia 2016, w Wilkowicach spotka się branża rolnicza, która weźmie udział w 11 edycji wystawy rolniczej Roltechnika. Połączenie wystawy rolniczej Roltechniki, a więc spotkania zachęcającego do inwestycji w nowoczesny sprzęt rolniczy z festiwalem starych ciągników pełnym atrakcji dla hobbystów oraz rodzin z dziećmi to strzał w dziesiątkę. Oba te wydarzenia tworzą jedną z najbardziej fascynujących imprez polowych w naszym kraju, która od lat skutecznie promuje polską tradycję oraz zachęca do rozwoju gospodarstw. Gospodarz Gospodarz.pl objął wydarzenie kolejny rok patronatem internetowym. Zachęcamy do odwiedzenia Wilkowic Koło Leszna w dniach 20-21 sierpnia 2016 oraz wzięcia również udziału w precyzyjnym gospodarzu. To już jest piąty sezon. Zapraszamy!